Nie żyje sławny muzyk. Informację o śmierci legendy przekazała partnerka mężczyzny. Artysta jest kolejną ofiarą pandemii koronawirusa, fani pogrążyli się w żałobie. Znany muzyk, mężczyzna był zakażony wirusem SARS-CoV-19. Informacje o jego śmierci obiegły światowe media, smutne wiadomości przekazała partnerka artysty. Fani są zdruzgotani odejściem legendy, to ogromny cios dla wielbicieli jego talentu i całej branży muzycznej. Słynny trębacz jazzowy, uczył go sam Miles Davis. Legendarny muzyk jazzowy, gry na trąbce uczył się M. Inne od Milesa Davisa. We wtorek 31 marca 2020 roku, w Paterson w Stanach Zjednoczonych, zmarł Wallace Roney. Przyczyną zgonu były powikłania wywołane przez zakażenie. Informacje o śmierci artysty przekazała jego partnerka, Dawn Jones. To ogromny cios zarówno dla bliskich mężczyzny, jak i wielu fanów. W chwili śmierci Wallace Roney miał 59 lat. Artysta urodził się 25 maja 1960 roku w Filadelfii. Studiował w prestiżowych szkołach muzycznych, M. Inne Berklee College of Music i Duke Ellington School. W 1983 roku spotkał Milesa Davisa i od tego czasu jego kariera zaczęła się dynamicznie rozwijać. Wallace Roney, w chwili śmierci miał 59 lat. Spotkanie rozpoczęło wieloletnią przyjaźń między dwoma niezwykle utalentowanymi. Miles Davis był dla Wallace'a Roneya nauczycielem i mentorem. Pozostał nim aż do swojej śmierci w 1991 roku. Roney czerpał garściami z doświadczenia Davisa. W środowisku jazzowym przez wiele lat pojawiały się krytyczne opinie o tym, że styl gry młodszego zbyt mocno przypominał twórczość jego idola. Dwóch nastolatków. Byli zarażeni, 13-latek i 19-latek. Artysta na swoim koncie ma wiele wspaniałych współpracy z legendarnymi jazzowymi, takimi jak Tony Williams, Ornette Coleman, Chick Corea, Art Blakey, Herbie Hancock, Elvin Jones, Wayne Shorter, Sonny Rollins czy Dizzy Gillespie. W trakcie swojej kariery Wallace Roney nagrał kilkanaście albumów w odmiennych stylistykach, M. Inne funkowej, hardbopowej, fusion czy hip-hopowej.